Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki visited soldiers and border guards on the eastern border with Belarus on June 25, a day after the aborted mutiny by Russia's Wagner mercenary group and the announcement that Wagner commander Yevgeny Prigozhin was to move to Belarus. Speaking by the fence in Krynki, built last year on the border with Belarus to curb the flow of illegal immigrants, Mateusz Morawiecki said Belarusian and Russian leaders could do strange things and Poland had seen such strange actions in 2021. In late 2021, Belarusian President Alexander Lukashenko was accused by the European Union of orchestrating the influx of migrants to pressure it to back down over sanctions slapped on his government. Nearly 40,000 people from the Middle East, Afghanistan and Africa tried to illegally breach the border from Belarus. I tak jak wczoraj widzieliśmy i doświadczaliśmy tego poprzez monitoring, poprzez rozmowy z przywódcami innych krajów, że Łukaszenka z Putinem potrafią prowadzić bardzo dziwne akcje, akcje, co do których jeszcze dzisiaj cały czas my i nasi sojusznicy z NATO prowadzimy różnego rodzaju analizy, badania. Tak, widzieliśmy taką akcję Łukaszenki i Putina w roku 2021. Szanowni Państwo, teraz czas na pytania. Proszę uprzejmie o trzymanie się zasady, jedna redakcja. Wczorajsze, przedwczorajsze, nocne wydarzenia w Rosji pokazują, że wszystko to, co tam się dzieje, charakteryzuje się wysokim stopniem nieobliczalności. Nie wiemy do końca i nikt na świecie nie wie, jakie rzeczywiste powody kryły się za tym, co wczoraj zakończyło się późnym wieczorem przed Moskwą. Tym marszem grupy Wagnera, żołnierzy Prigozhina, pewnie najbliższe dni i tygodnie to pokażą. Polska w tej grupie najsilniejszego sojuszu militarnego w historii świata, można powiedzieć, jest na pewno coraz bardziej bezpieczna. Podkreślam, coraz bardziej bezpieczna, bo nigdy dosyć inwestowania w nasze siły zbrojne. Albo masz się czym bronić i wtedy nie musisz się bronić, albo nie masz się czym bronić i wtedy musisz się bronić, czasami w dramatycznych okolicznościach, co pokazała niejednokrotnie nasza historia.